Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Tomasz Smokowski, mam przyjemność komentować dziś ten mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Stawka jest wysoka, dlatego myślę, że obie drużyny dadzą z siebie wszystko. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Instituto de Córdoba zagra w następującym składzie. Zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2 z jednym wysuniętym i jednym cofniętym pomocnikiem. Takie ustawienie drugiej linii daje z jednej strony czytelne zadania poszczególnym zawodnikom w środku pola, ale i pozostawia sporą elastyczność. Nominalne wsparcie dla obrony może wzmocnić siłę ataku, a pomocnik ustawiony tuż za plecami napastników łatwo może wspomóc grę obronną. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Rusza więc pierwsza połowa. Decyduje się na indywidualny rajd. I będą mieli rzut rożny. Pewne wejście we własnej szesnastce. No i teraz strata piłki. Fernandez. Szansa, czy przełamie impas? Dobra interwencja bramkarza. Głęboka ta centra z narożnika. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Colombo. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Watson. Fernandez poradził sobie, minął z wodem. Ma teraz szansę. Bramka! No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce.
No to mamy 1-0. Watson. Ładny odbiór. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Tak się powinno stopować ataki rywala. Fernandez. Ma piłkę na skrzydle. I co teraz? Popatrzmy. Ryzykownie, ale skutecznie. Watson. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Watson. Jest coraz bliżej pola karnego. I teraz zbiega do środka. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Fernandez. Ma teraz szansę. Bramka! No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. Już po zmianie stron i zaczynamy grę, proszę Państwa. Twarde wejście, ale bez faulu. Nie ma o czym dyskutować. Faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. To nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Strata jest niewielka, ale za mało stwarzają sobie sytuacji. Nie widać tej determinacji, by rzeczywiście coś z tym wynikiem zrobić. Miejmy nadzieję, że to nie rezygnacja, ale oczekiwałbym większego zaangażowania w kreowanie sytuacji bramkowych. Więcej gry do przodu. Przejęli piłkę. Zobaczmy, czy to wykorzystają. Było niebezpiecznie, ale przejął piłkę. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Watson. Wciąż prowadzi piłkę. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Tracą piłkę teraz.
Uwaga, masz szansę! Bramka! Dwubramkowa przewaga to coś, czego łatwo dziś nie stracą. Mamy powtórkę całej sytuacji. Naprawdę niczego sobie, centra wprost do kolegi, a na jego drugim końcu wystarczyło tylko dostawić nogę i z woleja uderzyć wprost na bramkę. Na razie 2-0. Watson. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Złapią kontakt. Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Czas dokonać roszad w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Bajecznie go teraz kiwnął. To musi być bramka! Tak jest! Bramka! Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Zobaczmy jeszcze raz tego gola na powtórce. Udało się sięgnąć piłki, ale zabrakło tych paru centymetrów, żeby odbić ją poza światło bramki. Strzał był po prostu zbyt silny. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Watson. Próbuje teraz szczęścia. Kapitalny blok. Było groźnie. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli 2 minuty do liczonego czasu gry. To ostatni gwizdek. A więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą 3 punktów. Tak, no nie można powiedzieć, że zespół zagrał dziś dobrze. Widać było wyraźnie, że są słabsi, zwłaszcza w środku pola. Myślę, że zdecydowanie zasługuje na wszelkie pochwały. W tym wypadku warto podkreślić dobry, a momentami nawet znakomity występ. Bramka na koncie, a do tego jeszcze zwycięstwo drużyny. Czego chcieć więcej, prawda? No i gra ruszyła. Popatrzmy. Fernandez. Ma teraz szansę. Bramka! No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. Uwaga, masz szansę. Bramka! Dwubramkowa przewaga to coś, czego łatwo dziś nie stracą. Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do...
To musi być bramka. Tak jest! Bramka! Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznać...